Cześć, witajcie na moim kanale i witajcie w kolejnym odcinku z serii Modelka komentuje Top Model. Dziś zajmiemy się drugą częścią szóstego odcinka z 8. serii polskiej edycji Top Model. Zajmiemy się po prostu sesją. A zanim przejdziemy do odcinka, to chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że odcinki z serii Top Model będą pojawiały się w każdą niedzielę, więc szykujcie się. Ta seria będzie regularnie kontynuowana i po tej serii, po 8. sezonie pojawi się kolejny sezon, także nie martwcie się, na pewno jeszcze nie kończymy. Wybaczcie, że w zeszłym tygodniu nie było odcinka, ale przeprowadzkę miałam i dużo innych rzeczy. Wszystko mi się tak niestety na siebie nałożyło, że po prostu nie dałam rady. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, przechodzimy do odcinka. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zachęcam Was do obejrzenia. Dlaczego by nie? Link do tego odcinka poprzedniego pojawi się gdzieś tutaj, nie pamiętam z której strony pojawiają się linki. To miejsce, do którego przyjechaliśmy, po prostu jest tak magiczne, jest tak bajkowe. Towarzyszyć i służyć radą będzie Wam kobieta, która podbiła niejeden wybieg i z serca składała niejednemu fotografowi i projektantowi, Ania Jagodzińska. Powiem Wam, że ogólnie to spoko, że mają tylu gości, ale zastanawiam się, czy co odcinek będzie kolejny gość, jakby nie mówcie mi, bo wiem, że już Wy pewnie widzieliście te odcinki, ja jeszcze nie widziałam, pierwszy raz je oglądam, sorki, robię teraz małe przemeblowanie tutaj na moim stole, ale chyba wolałabym, żeby na przykład był jeden jakiś sprawdzony gość, który się pojawia co 2 odcinki, albo jedna osoba, która pojawia się tylko podczas sesji, która pomaga modelom i modelkom, niż tak za każdym razem jakiś inny gość i nie wiem, też jak MaFashion na przykład była podczas jednego zadania, to nawet nie pokazali, czy ona komuś podpowiadała, czy nie. Być może komuś podpowiadała, ale tak to wszystko jest zmontowane, że ci goście tak w zasadzie oprócz jednego gościa, to pewnie wiecie o kogo chodzi, bo wspominałam już o tym, że podobała mi się gościnna wizyta tej akurat modelki. No ale poza jedną osobą to tak naprawdę niewiele ci goście w ogóle wnoszą do odcinków, nie uczą modeli ani modelek niczego. To znaczy, mówię oczywiście o tym, co my widzimy na wizji. Także zobaczymy, mam nadzieję, że Ania Jagodzińska podpowie tutaj modelom. Sprawdźmy. Dostaniecie bohaterów, którzy uprzyjemnią wam to zadanie. Tada! Super bohaterów! Prawdziwe zwierzaki. O! Czyli będzie pozywanie ze zwierzakami. Ja mam zawsze mieszane uczucia, kiedy pojawiają się zwierzęta w pracy, dlatego że bardzo często one nie są traktowane najlepiej. I mam nadzieję, że tutaj w tym odcinku ktoś podkreśli, że pracując ze zwierzętami warto jest najpierw zaznajomić się, z jakimi zwierzętami będziemy pracować, dowiedzieć się czegoś na temat tych zwierzaków. Nawet taka bzdura typu jak, nie wiem jakie będą zwierzęta, ale skoro oni są na polskiej wsi, to przypuszczam, że jakieś takie rolne zwierzęta, albo jakieś krowy, albo jakieś kury, a na przykład ja tutaj na Bali trzymałam kury i ja akurat tyle o ile wiem, jak trzymać mniej więcej kury, bo rodzina od strony mojej mamy pochodzi ze wsi, więc jak byłam dzieckiem, to wyjeżdżałam często na wieś i ganiałam ze świniami po oborach, ganiałam z kurczakami i tak dalej. Natomiast wiem, że dużo osób po prostu nawet nie wie, jak złapać kurę, więc fajnie by było, gdyby oni tutaj opowiedzieli o tym, że pracując ze zwierzakami trzeba im okazać dużo cierpliwości. Nie wiem, tutaj przypuszczam, będzie sesja na świeżym powietrzu, więc lamp raczej nie powinno być. Może być blenda, więc też dobrze by było, gdyby oni zwrócili uwagę, że kiedy ustawia się blendę, blenda służy do tego, żeby odbijać światło. Jeżeli jest jedna modelka na przykład na sesji, to zazwyczaj blenda jest po to, żeby doświetlić nam twarz. No, chyba że na jakimś innym elemencie się skupiam, ale zazwyczaj chodzi tutaj o twarz. Więc też warto uważać, żeby na przykład nie oślepić zwierzęcia. Ja mam mieszane uczucia względem takich sesji, kiedy widzę je w telewizji. Sama brałam udział w kilku sesjach ze zwierzętami, między innymi w Indiach. Miałam zdjęcia, i to w ogóle było śmieszne, bo miałam zdjęcia do bielizny, i miałam sesję z krowami takimi indyjskimi, które wyglądają zupełnie inaczej niż takie nasze polskie. Miałam też tam zdjęcia z kozami, chyba z jakimiś kurami też miałam. No, kózki były słodkie, one strasznie śmierdzą, ale kozy są przesłodkie. Także no, doświadczenie mam. Na Bali miałam też sesję z kogutami i z kurami. Natomiast ja, kiedy mam takie sesje, to zawsze proszę fotografa, żeby chwilę zaczekali, żebym ja złapała jakiś kontakt ze zwierzakiem, na tyle, na ile można złapać kontakt, ale chodzi o to, żeby po prostu to zwierzę w miarę możliwości jakoś komfortowo się czuła w moim towarzystwie. Zobaczymy, czy tutaj w ogóle cokolwiek powiedzą o zwierzętach w branży. Zwierzętach, które biorą udział w sesjach modowych. Zwierzęta się płoszą w momencie, kiedy mają do czynienia z nienaturalnymi zachowaniami. W momencie, kiedy już są koło nas i my się zachowujemy tak, a nie inaczej, one to akceptują. Aha, czyli musimy być po prostu wytrwali i zachowywać się w ten sam sposób podczas sesji? Nie wiem za bardzo, co ta rada tutaj wnosi. Czekajcie, odsłucham to jeszcze raz. Zwierzęta się płoszą w momencie, kiedy mają do czynienia z nienaturalnymi zachowaniami. W momencie, kiedy już są koło nas i my się zachowujemy tak, a nie inaczej, one to akceptują. Czyli musimy się zachowywać naturalnie i wtedy będzie wszystko spoko. Jak ktoś jest naturalnie zbyt podekscytowany i skacze dookoła i robi głupie rzeczy, to wtedy też będzie ok? Chyba nie za bardzo. Moim zdaniem, mogę się mylić, oczywiście nie jestem ekspertem, ale moim zdaniem warto jest podejść na początku bardzo spokojnie do zwierzaków, wyczuć je, dać im się obwąchać chociażby. A tak szczerze mówiąc, to najlepiej jest mieć po prostu na sesji jakiegoś eksperta, to znaczy kogoś, kto się opiekuje tymi zwierzakami, żeby nam po prostu podpowiedział i na przykład udzielił jakichś tak małych wskazówek. Ja nie przepadam za bardzo za końmi, ale to wynika z tego, że trochę się koni obawiam ze względu na to, jak mają w sobie dużą siłę. I kiedy miałam sesję z końmi, bo miałam takie sesje, nawet też pracowałam w Dzień Dobry TVN, opowiadałam o pogodzie, słuchajcie, jadąc na koniu i naprawdę się bałam, ale był na miejscu ktoś, kto mi po prostu podpowiedział. Ja też pamiętam, że przed wjazdem na koniu w Dzień Dobry TVN na początku się położyłam na tym koniu i tak go przytuliłam, żeby jakoś, wiecie, wyrównać się energetycznie. Nie no, żartuję, ale po prostu chciałam złapać jakiś kontakt, żeby wyczuć trochę zwierzaka. A to, że ja bym się zachowywała naturalnie, to ja czasami mam takie dni, że mam ochotę skakać i jestem po prostu taka, wiecie, aż za dużo energii. Nie sądzę, że zwierzęta by to polubiły, więc jak się ludzie zachowują naturalnie, ale są dziwni, tak jak ja czasami, to nie sądzę, Michale, że to pomoże, niestety. No pięknie, co? Dlaczego oni taką muzykę dziwną puścili? Ta muzyka brzmi, jakby była z filmów dla dorosłych. Będziesz pozował z niebanalnym, ale jurnym koniem. Ja jestem energiczny, koń jest energiczny. Ale nie boisz się? Nie boję się, no czego ja się bać? Boję, podziwiam. To znaczy, ja w ogóle dużo moich znajomych uwielbia konie, ale ja jakoś... No nie, zbyt silne są. Jak nie muszę, to nie będę podchodzić w okolice... Nie będę podchodzić tam, gdzie konie stoją, a tutaj na Bali, bo mieszkam na Bali, jeżeli nie oglądacie innych odcinków na moim kanale z innych serii. I ostatnio zauważyłam coraz więcej przejażdżek konnych na plaży. Znowu bardzo mieszane mam uczucia, nie jestem pewna, czy to jest zdrowe dla koni, że w upale ktoś na nich jeździ na plaży. No nie wiem. Dumny. O tak, super. Ja go widzę na pokazie Prady, naprawdę. To jest... Powiedziałaś to nagło, to jeżeli mu tego nie załatwisz, Anka, załatwię, to ja ci przypomnę. Własną pracę ma sobie załatwić, a nie... O proszę bardzo, jakie komplementy dostał Michał. Boję się kogutów, bo miałam takie przeżycie nieprzyjemne z dzieciństwa. Ja miałam z gęsiami. Tak, gęsi. Gęsi są przerażające. Tak samo łabędzie. Kiedyś mnie gęś goniła, jak byłam dzieckiem. Właśnie byłam u jakiegoś wujka czy jakiejś cioci na farmie. Oj, pamiętam, że myślałam, że to były moje ostatnie minuty życia. Ale Sandra, jak mówisz, to proszę bardzo, dostaniesz kogut. Aha, no właśnie, to tutaj można się trochę nauczyć, oglądając Top Model możemy się nauczyć, jeżeli chcecie oczywiście się dostać kiedyś do tego programu, to oglądajcie jak najwięcej i analizujcie, co mówić, a czego nie mówić, jeżeli się dostaniecie. Na przykład, jeżeli boicie się pająków, to mówcie, że uwielbiacie pająki. A mówcie, że boicie się szczeniaczków. O, to jest złota rada ode mnie. Poradniki Pantinki. Myślałam, że ten paniczny strach mnie po prostu ogarnia, ale jak zobaczyłam, że ten kogut jest taki piękny i po prostu takie ma piórka, taki melanż i jak go już przytuliłam, to wiedziałam, że to będzie fajna sesja. I ostatnie. Dziękuję. Piękna, piękna ta sesja. Trochę mi przypomina taką sesję, która była kilka lat temu w Vogue'u. W ogóle mam wrażenie, że trochę się ludzie inspirowali tą sesją, ale większość pomysłów już została przyklepana, więc tak naprawdę pozostają nam inspiracje. Ciężko jest już być tak w 100% kreatywnym, jeżeli chodzi o fotografię w tych czasach. Są ludzie oczywiście, którzy nadal mają w 100% swoje pomysły, ale wiadomo, że ciężko, bo większość pomysłów już została gdzieś pokazana i już została gdzieś wykonana. Dobra Klaudia, trzymasz ją jednym rękawem, tak jak trzymają pan za pyszczek? Tak. Pięknie. Jeszcze raz. I trochę opanuj. I spróbuj też rękę położyć na biodro. No ta krowa to naprawdę duże i silne zwierzę, więc bardzo czułam jej opór. Zostań. Jest właśnie bardzo trudna sytuacja, kiedy zwierzak jest po prostu silniejszy od was i was ciągnie w jakąś stronę, czy próbuje was przewrócić. No i właśnie w tym momencie powinien pojawić się ktoś, kto to zwierzę zna, kto wie, jak to zwierzę reaguje i powinien pomóc Klaudii i podpowiedzieć, jak tę krowę uspokoić, no bo domyślam się, że ta krowa nie jest codziennie na sesjach zdjęciowych i po prostu dookoła niej jest bardzo dużo obcych ludzi, dużo się dzieje, ktoś jakiś obcy, pewnie z innym zapachem trzyma tę krowę, nie pozwala jej poskubać trawki, no nie jest to naturalna sytuacja. W tym momencie powinien wejść tutaj do tego programu ktoś, kto po prostu uspokoi to zwierzę, które jest po prostu przestraszone i pomoże to i zwierzakowi, i Klaudii i łatwiej będzie zdobyć fajne zdjęcie. Mam nadzieję, że tak zaraz się stanie. Trochę przed nią wychodź. Nadepnęła na... Dobra, musimy opanować. Ua, no to tutaj współczuję, bo ciężkie zadanie Klaudia miała. Klaudia totalnie nie opanowała krowy. To był trudny zwierzak, no ale trudno, bywa. Są trudne zadania. Serio? A jak ona miała opanować tę krowę? Skoro nawet nie dostała informacji, wybaczcie, ale to, że ktoś pracuje jako modelka, to nie znaczy, że będzie potrafił opanować krowę, konia. Nawet idąc dalej, słuchajcie, my nie musimy posiadać wszystkich informacji i całej wiedzy na świecie, bo to jest niemożliwe. Nie będziemy wiedziały, jak prowadzić, nie wiem, traktor, więc też jeżeli będzie jakaś sesja w traktorze, ja miałam sesję w traktorze na farmie indyjskiej, bardzo fajna sesja, ale gdyby ktoś chciał na przykład, żebym ja prowadziła traktor, to nie powiedziałbym mi siadaj w traktorze i jedź, bo ja bym nie wiedziała, jak odpalić. Naturalną sprawą by było, że ktoś do mnie przyjdzie i mi powie słuchaj, traktor odpalamy w ten i w ten sposób. Oczywiście wiadomo, to jest jakiś głupi przykład, ale jeżeli jest jakieś trudne zadanie do wykonania, to powinien pojawić się na sesji ekspert, który nam wytłumaczy, co i jak zrobić. No bo wiadomo, że trafiają się takie sesje, nie mówię, że nie, przecież są sesje ze zwierzakami, tylko właśnie wtedy powinien jakiś zwierzęcy behawiorysta się pojawić, albo jakiś rolnik, który zna te zwierzaki. No kurde, w jaki sposób niby ona miała opanować krowę, która nie wiem ile krowa waży, czekajcie, zaraz sprawdzimy. Pierwszy wynik, jaki dostałam. Masa ciała krowy wynosi od 650 do 750 kg. No więc wybaczcie, ale jak Klaudia miała opanować tę krowę, gdzie ona pewnie waży z jakieś 50 kg? No nie ma fizycznie takiej możliwości. A jak nie miało się wcześniej do czynienia ze zwierzętami rolnymi. Krowa to jest zwierzę rolne? Tak, to jest zwierzę rolne już. Wybaczcie, nie mieszkam od wielu lat w Polsce i czasami niektóre słówka mi się mieszają. No to jak ona ma wiedzieć, jak takiego zwierzaka opanować? No bzdura kompletna. Pani fotograf, no słaby tekst. Krok do przodu, jest piękna energia. Przepiękny profil, Klaudia. O, ale pięknie wygląda. Zobaczcie, to jest do tej pory pierwsza osoba, która pozuje ze zwierzętami w ten sposób, że ich nie trzyma, ani na smyczy, ani na rękach, tylko ma zwierzaki dookoła siebie, więc tak naprawdę mam tutaj wrażenie, że Klaudia miała trochę łatwiej, no bo ona sobie pozuje sama i równie dobrze te kaczki ktoś mógłby dokleić, jakby one nie utrudniają jej w żaden sposób zadania. To tylko takie porównanie, na przykład Klaudia Chojnacka, jaki miała poziom trudności i Klaudia Eldursi, jaki miała poziom trudności. I ja absolutnie nie zarzucam tutaj nic modelkom, tylko chciałam wam pokazać, jak ten program jest śmiesznie zbudowany. Lubisz kaczki? Lubię wszystkie zwierzęta, więc kaczki też. To, że kocham zwierzęta, bardzo przekłada się właśnie na moje codzienne życie, bo też nie jem mięsa i produktów odzwierzęcych, jestem weganką. No, staram się po prostu żyć tak, żeby nie szkodzić matce naturze. O Jezu, kocham cię. po prostu high five. Ja jestem od ponad 20 lat wegetarianką, a od roku jestem powiedzmy tak w 90% weganką. Gotuję sama dla siebie tylko z produktów wegańskich. Czasami od czasu do czasu zjem coś z nabiałem albo z jajkiem, ale to naprawdę bardzo rzadko. Także szacuneczek, Aniu. Szacuneczek. Myślę, że to jest potencjał do przepięknego zdjęcia. Idziecie. Macie marchewkę? To jest bardzo dobre pytanie. Macie marchewkę? No właśnie. I wydaje mi się, że takie rekwizyty powinny być również na planie, żeby trochę przekupić zwierzaka, żeby go trochę uspokoić. Gdzie jest ten pan, który wbiegł wcześniej? Gdzie on wbiegł? Jak Claudia El Dursi pozowała z krową, to taki pan rolnik wbiegł i tam trochę pomagał. Ten pan by się tutaj przydał, żeby powiedzieć, no kurczę, wiecie, to nie jest takie łatwe, ja bym też nie do końca wiedziała, jak zawołać osła. Pewnie zrobiłabym coś typu, albo bym zagwizdała, no ale nie wiem, czy osły na to reagują. Może reagują, nie wiem. Słuchaj, dla sztuki się trzeba poświęcać i przytul ją tak, żebyś mi zasłoniła biustonosz i żeby ona była bliżej twarzy. Pięknie. Ale piękny ten set dali Oldze. Te kolory są naprawdę po prostu przepiękne. Jeszcze ten makijaż, który ona ma. Ciekawa jestem, czy ktoś jej mówił, jak trzymać kurę, bo mi zawsze mówiono, żebym inaczej trzymała zwierzaki, ale... Znaczy zwierzaki, żebym kury inaczej trzymała, ale też nie do końca jestem pewna, czy mnie uczono prawidłowej metody. Nie ogólnie mówiono, mi mówiono tak, żeby złapać od góry, od dołu, ale w miarę możliwości, żeby łapki przytrzymać. No ale nie wiem, czy to... No nie wiem. Dobra, mamy to. Trzymasz ją tutaj krótko. No i wiecie, nie wiem, czy to jest lama czy alpaka, ale jak ja mieszkałam w Australii, to mieszkałam przez miesiąc w parku narodowym, który się nazywa Blue Mountains, na takiej wielkiej farmie z moim byłym chłopakiem i my mieliśmy, bo on kupił tę farmę i my mieliśmy 2 alpaki. 2 albo 3, właśnie teraz nie pamiętam. Wydaje mi się, że 2, ale nie jestem pewna na 100%. I one były tak w ogóle niekoleżeńskie, że to jest szok. Jak się przychodziło z sianem, to one podchodziły, ale wystarczyło, że wyciągnęłam rękę, żeby je dotknąć, to one w ogóle nawet nie to, że na mnie pluły, tylko prychały, robiły takie pff, i odwracały się i sobie odchodziły. Po prostu były tak... No nie koleżeńskie, naprawdę, ja to się cieszyłam, że zobaczę alpaki, że jakieś zdjęcie sobie z nimi zrobię. One były w naszej zagrodzie w ogóle, a w życiu, jak sobie pomyślę, że musiałabym mieć z nimi sesję zdjęciową, to po prostu masakra. Wiem, że podobno da się wytrenować alpaki, no ale to też trzeba mieć dużą wiedzę. Tutaj? Mhm. Dobra. Najtrudniejsze było to, że chciałam jak najlepiej wyjść na zdjęciu. Madzia, nie możesz mi stawać... Tak, bo wyglądasz jakbyś, wiesz, brała udział w Miss Polonia, to nie ten temat, to podam. No dobra, a takie pytanie, a ktoś uczył? Uczył tych uczestników, jak pozować, że są różne rodzaje pozowania, że na przykład to, co ona teraz robiła z tą czapką z daszkiem, to jest powiedzmy taka bardziej sesja katalogowa, a nie edytorialowa. Oczywiście tutaj cały czas mówię w dużych uproszczeniach, bo czasami do edytoriali chcą takie pozy, które są bardzo nienaturalne i tak dalej. Tutaj przypuszczam, że chodziło o to, żeby być takim zwiewnym, żeby być złapanym w takiej powiedzmy naturalnej sytuacji, ale nikt im w ogóle o tym nie mówił, to znaczy no, nam tego nie pokazano z nią, w tym odcinku. Ona cały czas stawała mi boczkiem i nic nie muszę robić dalej. A to nie do końca o to chodzi, bo oprócz tego, że jestem ładna, muszę mieć jakiś charakter na zdjęciu. Nie wypinaj się tak. Tak, bardziej... Jak do lookbooka, bądź bardziej naturalna. Ja w ogóle się zastanawiam, czy uczestnicy wiedzą, co to jest lookbook. Moi drodzy, ich nie uczy się czegoś takiego, co to jest lookbook, co to jest... No, wiecie, to... Ona przypuszczam, że nawet nie wie, że robi tego rodzaju pozy, po prostu tak ją kiedyś ktoś nauczył, pewnie się umówiła na jakieś kilka sesji, nie wiem, tak przypuszczam. No i tutaj właśnie wjeżdża to, że nikt jej nie powiedział, jak pozować, nie miała żadnego szkolenia. Tak naprawdę do tej pory tylko Kasia Sokołowska robiła jakiekolwiek szkolenie modelingowe typu nauczę was, jak chodzić na obcasach. I bardzo dobrze, i Kasia zrobiła świetną robotę, ale co z sesjami? Nic? Dobra. Nie, tutaj to w ogóle staje jak Miss Polonia, wiesz, no może kiedyś brała... Może to jest takie spoczenie, już to przyzwyczajenie. Tak, przyzwyczajenie. Też chyba te sesje tutaj w Top Model miały uczyć uczestników czegoś, więc jakaś taka mogli im dać jakieś takie konkretne wskazówki, mogli Magdzie dać jakąś taką konkretną wskazówkę, co powinna zmienić, a w ogóle jest tak, że na różnych rynkach, w różnych państwach trochę inaczej się pracuje, inne pozy są wymagane i na przykład po kilku miesiącach pracy w Chinach to jesteśmy nauczeni takich po prostu standardowych pust katalogowych i ciężko jest wyjść z tego takiego pozowania bardzo statycznego. Naprawdę ciężko jest później robić takie naturalne pozy. Ja miałam z tym problemy, że po kilku latach pracy w Azji później fotografowie w Polsce narzekali, że niestety nie wygląda to naturalnie. Wybaczcie zamieszanie, ale jestem w nowym mieszkaniu i niestety rura mi przecieka pod zlewem, więc przyszedł teraz pan obejrzeć rurę i jutro będą mi naprawiać. Ale dobra, wracajmy do tematu, czyli teraz była sesja Magdy, która podobno robi sesje lookbookowe, ale Magda nie wie, co to jest lookbook, bo w Top Model niczego się nie uczy. Wyżej broda, pewny siebie. Trochę się do niej wtul, przepiękne. O Jezu, super, świetne. Kurczę, z kozami to ja kilka razy pozowałam, one są tak urocze. Kozy są bardzo łatwe, łatwymi zwierzakami do pozowania. Ja pamiętam, że zawsze je brałam na ręce i je głaskałam i one po prostu zasypiały po kilku sekundach. One są tak wychillowane. No oczywiście wiadomo, że pewnie się zdarzyły jakieś takie stuknięte kozy, ale ja kozy bardzo lubię, tylko one tak śmierdzą, o Jezu. Później to pamiętam, że w Indiach, jak miałam sesję z jakimiś takimi kozami przybłędami, nie mieliśmy nawet w planach z tymi kozami mieć zdjęć, ale po prostu się przypałętały i powiedziałam, że ale słodkie te kozy i zaczęłam z nimi pozować. No to 2 prysznice chyba mi zajęło pozbycie się tego smrodku. Mniej groźna twarz. Nie możesz, Rafał, być wściekłą owcą. Tak. Właśnie, widzicie jaka wychillowana ta koza? To jest koza czy owca? Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli pomylę zwierzaki. Wydaje mi się, że to jest koza, ale... To jest koza, tak, to jest koza. Właśnie to jest takie fajne uczucie, jak się pozuje ze zwierzakami i one położą łepek gdzieś, albo się oprą, przytulą. No ale to jakby nie od nas do końca zależy. To znaczy, jeżeli będziemy dla zwierzaków dobrzy, to wiadomo, że wtedy łatwiej nam zaufają. Sika, sika, uwaga! O Jezu, jakie słodkie! Nie wiem, co jest słodkiego w tym, że koza sika, ale to jest normalna sprawa na sesjach ze zwierzętami, że załatwiają się, kiedy mają potrzebę, no. Stefek, jesteś no i jaki masz piękny uśmiech, ale Rafał, zobacz jaki masz uśmiech od razu. Cudowny uśmiech, zaśmiej się, tak. Świetnie. O i okay, to właśnie. I mamy to. Tutaj wtrącę od siebie 3 grosze. Rzeczywiście czasami tak jest, że nam się wydaje podczas pozowania, że ja na przykład nie lubię swojego uśmiechu, bardzo nie lubię swojego uśmiechu na zdjęciach zwłaszcza, więc jak pozuję, to zazwyczaj robię taki uśmiech, gdzie nie pokazuję zębów i uśmiecham się więcej tak. Mam nadzieję, że to teraz dobrze wyglądało, ale jak fotografowie czasami podczas sesji zdjęciowych chcą, żebym się zaśmiała, ja to ogólnie umiem pokazać, ale ja się czuję bardzo niekomfortowo i najłatwiejszym sposobem, żeby się przełamać... Słuchajcie, ogólnie po prostu na sesjach zdjęciowych bardzo ważna jest atmosfera. Więc jeżeli fotograf chce, żebyście się zaśmiali, to was jakoś rozśmieszy, to będzie naturalnie wyglądało, wiecie, wprowadzi was jakoś w ten klimat. Są też super fotografowie, to znaczy tak pod względem technicznym bardzo utalentowani fotografowie, którzy mają wywalone na to, jak wy sobie poradzicie i nie będą wam dawać żadnych wskazówek, więc dobrze będzie się nauczyć wykonywać pewne zadania nawet bez podpowiedzi, ale tutaj jak widzicie stało się coś zabawnego na sesji, reszta osób zaczęła się śmiać, fajna atmosfera weszła i od razu Rafałowi fajniej i naturalnie się pozowało, więc to naprawdę też dużo daje zazwyczaj po prostu na sesjach. Dlatego w ogóle jest tak, że ja już kilka razy wspominałam, że fajnie, jeżeli na zdjęciu widać jakąś historię. I chodzi tutaj głównie o takie przekazanie emocji, to znaczy jeżeli pozujecie, to ja tego zawsze nie robię, ale czasami jak mam właśnie jakąś sesję edytorialową, a raczej jak miałam, bo jestem na emeryturze, to wymyślałam sobie jakąś historię w głowie i starałam się zagrać charakter pewien. Nie byłam jakby do końca sobą, tylko właśnie wcielałam się w jakiś charakter, który na przykład dzisiaj był w takim i takim humorze, bo coś tam się stało. No więc jest to pewnego rodzaju historia, którą odgrywam. Dawaj, pracujesz, nie wołaj ich, mam to! Nikola, skup się. Nikola, skup się, śmiej się, pozuj. Nikola! Mam takie wrażenie, mogę się tutaj oczywiście mylić. Absolutnie nie mówię, że tak było, ale mam wrażenie, że oni każdemu uczestnikowi po prostu powiedzieli: wchodzisz na plan i ciach, zaczynamy i lecimy, lecimy, zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia. Jeżeli będziecie w takiej sytuacji, to po prostu poproście fotografa, żeby dał wam jakieś 5 minut, 6 minut, może nawet 10-15, żebyście po prostu mogli spędzić trochę czasu ze zwierzakiem i żebyście mogli się zaznajomić. No głupio to brzmi może dla niektórych z was, ale nawet coś takiego, że pogłaszczecie te zwierzaki, że uspokoicie je, to już pomoże w bardzo dużym stopniu. Poza tym wy też zobaczycie, jak zwierzaki reagują. Sami zrozumiecie, że łatwiej wam będzie po prostu pozować po tym, jak poświęcicie kilka minut na taką rozgrzewkę i zapoznanie się. Aparat to jest 10 klatek. Dobra, ja zaczynam w połowie. To, co mamy, to będzie. Tutaj jeszcze nie ma świadomości ciała, wiesz? Zobacz. Ja widzę kozę, wiesz? Na pierwszym planie. Nie ciebie. I widzicie, mam wrażenie tutaj, że Nicola, oczywiście znowu mogę się mylić, ale mam wrażenie, że Nicola właśnie chce złapać ten kontakt ze zwierzakami, ponieważ nie miała wcześniej czasu i dlatego trochę chce pozować, a trochę chce uspokoić te zwierzaki, bo to nie jest łatwa sytuacja. Ja na przykład, jakbym była w takiej sytuacji, to bardziej bym się przejmowała zwierzakami niż sobą, gdybym zobaczyła, że zwierzę czuje się niekomfortowo i na przykład powiedziałabym fotografowi: zaczekaj dosłownie 15 sekund, zaczekaj, zaczekaj, ja tego zwierzaka uspokoję, pogłaskałabym go trochę, nie wiem, jakoś starała się pomóc mu znaleźć wygodną pozycję czy miejsce, w którym się czuje komfortowo i dopiero wtedy bym pozowała. Bardziej bym myślała o zwierzaku w tej sytuacji, ale może jestem dziwna, nie wiem. Czy boisz się Mieczysława? To jest Mieczysław. Pomachał mi uszkiem, że jest przyjazny. Oh, wow. Ma ciekawe, takie demoniczne oczy. A byłaby możliwość, że na przykład nad nim tak Jezu, jak słodko machał ogonkiem. Boże, wiecie co, jak ja bym zobaczyła takiego zwierza, to bym się przestraszyła. Podeszłabym do niego, podeszłabym na 100%, a w ogóle on jest mega słodki, nie wiem, czy widzieliście, jak merdał ogonkiem. Dobrze, że jest zadowolony. No jest ten pan, który się opiekuje zwierzakami. To mnie bardzo cieszy, że jest ktoś na planie, kto pilnuje tego, żeby zwierzakom nie stała się krzywda. Ale nie widziałam, żeby oni tutaj dawali rady dotyczące tego, jak podejść do zwierząt. Ja wiem, że trzeba wszystko zmontować i tak dalej, ale moim zdaniem to jest istotne, żeby takie rzeczy pokazać w show, ponieważ pokazuje to, że do zwierząt powinno się w odpowiedni sposób podchodzić i nie wiem, dowiedzieć chociaż trochę więcej na ich temat, bo mam takie wrażenie, że tutaj ten odcinek pokazuje trochę, że ogólnie jak jest sesja, to możemy mieć jakiekolwiek zwierzaki, po prostu bierz, pozuj z nimi, jak krowa cię ciągnie w jedną stronę, to ciągnie ją w drugą stronę, jakieś takie... Chyba zapomnieli o tym, żeby przypomnieć, że zwierzęta trzeba dobrze traktować, mam wrażenie. Nie mówię, że oni źle traktują, ale powinno to zostać podkreślone, tak mi się wydaje. On był tak rozkojarzony, jakbym miała swojego 5-letniego syna na planie. Kurczę, też mi się to nie podoba, bo my nie mamy dostępu do całości tego materiału, ale pani fotograf, w ogóle to pani fotograf, tak ją tutaj zmontowali w tych odcinkach, że wydaje się być bardzo niesympatyczną osobą, ale to może być kwestia montażu. Ona mówi, że Marcin zachowuje się jak 5-letnie dziecko i że jest nieskupiony i tak dalej. No nie wiem, może tak było, ale przebitki, które dostajemy w trakcie tego, kiedy ona mówi o tym, pokazują zupełnie co innego. Pokazują, że Marcin wyciąga na przykład rękę, żeby ten kozioł sobie powąchał go, żeby się zaznajomił z jego zapachem, żeby się uspokoił, tak przypuszczam. No i co? I dodatkowo stara się skupić. Jeszcze dodatkowo teraz został uwolnięty z tego poroża. Zobaczcie to jeszcze raz. Mojego 5-letniego syna na planie. Teraz. Słuchajcie, kończymy. A przybliż mi jego twarz, bo to, słuchaj, bo to ładny chłopak jest. Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, czy on na zdjęciach potrafi to pokazać. On jeszcze jest twarz, to jest taki młody chłopak z Boys Bandu. Coś to jest. To jest w ogóle hit. Marcin Piróg, znowu go nazywam Marcinem, Michał Piróg, który widział poprzednie sesje i widział, jak Marcin pracował, na przykład na sesjach, podczas sesji, gdzie uczestnicy skakali na trampolinie, gdzie Marcin dał z siebie wszystko. Robił obroty 360 w powietrzu. Nie wiem, czy pamiętacie też sesję nagą, gdzie po prostu Marcin wyszedł niesamowicie. On po prostu wyszedł jak taki, Boże, Bóg lodu, ale takie połączenie Posejdona z jakimś królem lodu, a do tego to wszystko jeszcze tak bardzo, bardzo fashion wyglądało. On wygląda niesamowicie na zdjęciach, niesamowicie dużo od siebie daje, bardzo się przekłada do każdej sesji i skupia się na pracy, a nie na dramatach, po czym Michał Piróg mówi, jak usłyszał, że wygląda jak taki z Boys Bandu i nie wie jak pokazać to, że dobrze wygląda, to Michał mówi, coś w tym jest. Jakby nie wiem, czy my oglądamy ten sam program, czy nie, bo Marcin na każdej z sesji w poprzednich odcinkach wyglądał rewelacyjnie i dawał z siebie wszystko. O rany boskie, on mnie nie gryzie? Nie. Ja się strasznie w ogóle boję zwierząt, które pieją. No bo... Wybaczcie, że się zaśmiałam, bo każdy ma prawo bać się tego, czego się boi, absolutnie. Nie śmieję się tutaj z Kingi, tylko jakoś rozbawiło mnie to, że się boi zwierząt, które pieją. Ale to jest może kwestia nieprzyzwyczajenia, może po prostu za dzieciaka nie widziała zbyt dużo ptactwa takiego typu kury, gęsi. Zasikał się chyba, zasikał się. To nieważne. To nie reaguje. Ja kiedyś miałam kurę, kiedyś miałam też kaczuszkę malutką. No niestety z ptactwem tak po prostu się dzieje, nie skontrolujemy ich toalety, nie ma takiej opcji. I dobrze kochani, to już jest chyba, to już jest cała sesja. I powiem wam, że to jest najbardziej nijaka sesja, która się do tej pory pojawiła. Nie pod tym względem, że samo założenie sesji jest nieciekawe, bo moim zdaniem z tej sesji będą bardzo fajne zdjęcia. Ale mam takie wrażenie, że uczestnicy niczego się nie nauczyli. To znaczy ci, którzy pozowali dobrze, no to pozowali dobrze, ci, co pozowali źle, to pozowali źle. Nikt im nie dał żadnej wskazówki, nikt im nie powiedział, jak na przykład radzić sobie podczas sesji ze zwierzętami, bo tutaj też mogło paść bardzo dużo podpowiedzi. Mam takie wrażenie, że po prostu ta sesja tak przeleciała i w ogóle nie było nic takiego charakterystycznego tutaj jakoś... Słaby odcinek, naprawdę. Teraz przechodzimy do oceny zdjęć. I teraz zrobimy standardowo, ja ocenię zdjęcie, zobaczymy opinię jurorów, później kolejne zdjęcie, opinia jurorów i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze zdjęcie to zdjęcie Ani Jaroszewskiej i zdjęcie moim zdaniem jest przepiękne. Wygląda jak wyciągnięte prosto z jakiejś bajki. Po prostu obłęd, ale wiecie co, jedyne do czego bym się tutaj przyczepiła to to, że tak niepotrzebnie zmieniano kolor włosów Ani. Boże, jakby ona miała włosy w tym kolorze, w którym przyszła na casting, to to zdjęcie by miało taki... Kiedyś to określenie usłyszałam chyba w amerykańskiej edycji Top Model, więc powtórzę, taki faktor wow. Po prostu to by było coś takiego, co podbiłoby to zdjęcie na wyżynę. No byłoby rewelacyjnie. A tak jest po prostu przepięknie. Zobaczmy, czy jurorzy się ze mną zgadzają. Ja uwielbiałam na ciebie patrzeć, jak pozujesz, jak się wtopiłaś w cały swój klimat. O, a tutaj jeszcze jak Ania Jagodzińska się wypowiada na temat Ani uczestniczki, to znowu kolejny odcinek, w którym... It's okay, it's just fish. O, sorry, tutaj dramaty mojego psa z rybami. Nie wiem, po co kolejny gość się tutaj pojawił. Być może znowu nie widzieliśmy tego, bo przy montażu zostały wycięte sceny, kiedy Ania podpowiadała uczestnikom. Natomiast z tego, co widziałam w tym odcinku, Ania nikomu nie powiedziała, jak pozować, nie podzieliła się swoim doświadczeniem. Ogólnie, poza tym, że tam była, wyglądała ładnie i podniosła oglądalność prawdopodobnie, to nic nie zrobiła. Takie moje zdanie. Świetnie ci to wyszło. To zdjęcie wygląda troszkę jak kadr z filmu i bardzo intryguje. A przede wszystkim intrygujesz ty, bo jest w tobie bardzo dużo takiego letniego ciepła. Zgadzam się. Dobra, kolejne zdjęcie. Kolejne zdjęcie należy do Dawida. Fajnie w sumie, że tutaj robią jedno ujęcie takie portretowe i drugie sylwetki, dlatego że ujęcie portretowe jest przepiękne, bardzo mi się podoba. I fajnie tutaj wszystko zagrało, ale ujęcie sylwetki mi się nie podoba, bo dziwna to jest poza, wiecie co, jak trzyma się kozę na ramionach, to nie wiem, czy naturalnym jakim odruchem jest to, żeby się położyć na ścianie. Wydaje mi się to być dziwne, do tego ma dziwnie ułożone ciało, wygląda tak jakby... No nie wiem, niezbyt dobrze to ciało wygląda i też na przykład jeżeli ta sesja miałaby pokazać ubrania, to nie za bardzo widać spodnie. Też jakoś tak wykadrowane jest to zdjęcie dziwnie, jest on na tym zdjęciu, gdzie sylwetkę widać, ma zdjęcie jest ucięte na jego kostkach, więc nie rozumiem za bardzo. Zdjęcie sylwetkowe mi się nie podoba, bo nie ma sensu, naprawdę ta poza po prostu jest głupia, to znaczy to jest jedna poza z 1000, bo widzieliśmy, że on też miał takie pozy, że siedział sobie na schodkach, więc ktoś to po prostu wybrał. Gdyby poza była troszeczkę inna, poza tak sylwetki od pasa w dół, to spoko, naprawdę świetne zdjęcie. No, zobaczmy, co na ten temat sądzą jurorzy. to zdjęcie spokojnie mogło być częścią jakiejś fajnej kampanii reklamowej. Ja myślałem, że będzie, wyglądasz jak zdechła ryba. A nie, wyjątkowo nie wyglądasz jak zdechła ryba. Tak, wyglądasz jak całkiem żywy cukierek. Dawid, tak robisz pięknie oczy i usta w jakiś taki fajny, niewymuszony grymas. W tej twarzy jest taka niesamowita jakaś energia. No, twarzą to on tak po prostu gra cudownie. Naprawdę bardzo, bardzo dobre zdjęcie portretowe. Sylwetka nie za bardzo. Kolejne zdjęcie należy do Klaudii Eldursi. Klaudii twarz wyszła po prostu, o Boże, jaka ona jest fotogeniczna. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, zwróćcie uwagę na jej dłoń. Dłoń wygląda bardzo brzydko, a to nie oznacza wcale, że Klaudia ma brzydkie dłonie, bo tak wcale nie musi być, tylko po prostu no, na tym, ojejciu, fatalnie wyszła jej dłoń. Co ciekawe, taką pozę doradziła Klaudii Ania Jagodzińska, bo nie wiem, czy pamiętacie, że Klaudia pozowała z taką podniesioną ręką. Ania jej powiedziała, żeby zrobiła mniej więcej taką pozę. Znaczy, właśnie. I tutaj dochodzi kolejna sprawa. Jeżeli będziecie zaczynać pracować jako modelka model, to pamiętajcie o tym, żeby zwracać uwagę na ułożenie palców. Nie można łapać czegoś w ten sposób, o tak, no bo widzicie, jak to wygląda, ale lepiej jest łapać tak. I do wszystkiego to się odnosi. Ja kiedyś robiłam reklamy telewizyjne telefonów komórkowych i miałam duży problem, bo miałam taki telefon, to był Samsung Galaxy Note i on był duży naprawdę i ciężki i musiałam go złapać jakoś i ja go po prostu łapałam tak i miałam taką rękę spiętą i wiecie, ile czasu mi zajęło znalezienie jakiegoś takiego ułożenia, chyba tak w końcu złapałam, żeby to wyglądało ładnie, tylko ten telefon, dla którego ja robiłam reklamę, był tak 50% cięższy niż ten mój telefon, który ja teraz trzymam, więc czasami to jest trudne, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli na przykład zrobicie coś takiego, to wygląda, no zobaczcie, zepsujecie sobie zdjęcie, które mogłoby być bardzo fajne, gdyby zrobić tak. To jest po prostu takie drobne rzeczy, na które warto zwracać uwagę, no ja tutaj jedyne, co na tym zdjęciu widzę, to jest ręka. Ale dobra, rozgadałam się trochę za bardzo, spójrzmy teraz na zdjęcie sylwetki. Piękne kolory tutaj są, naprawdę przepiękne. Mi to zdjęcie się podoba, ale to nie wygląda za bardzo jakoś super modowo z tą krową, no bo krowa nie przyjęła ładnej pozy. I teraz tylko jest pytanie, kogo za to winić? Czy winić za to krowę? No nie. Czy winić za to Klaudię? Po części tak, bo nie podeszła do zwierzaka odpowiednio, ale ona nie wiedziała, jak do tego zwierzaka podejść. Kurczę, no szkoda straszna, bo takie ładne zdjęcie by było. Moim zdaniem po prostu powinni dać jakieś wskazówki uczestnikom, jak opanować tak dużego zwierzaka i tak trudnego zwierzaka. Zobaczmy, co powie jury. Masz gdzieś tam swoją taką własną wizję siebie i nie chcesz poza to wyjść nic a nic. I to widać na każdym zdjęciu. Nie robisz kroku naprzód. Nie bój się zaryzykować, nie bój się być zła na zdjęciach, nie bój się zmarszyć brwi. Ci naprawdę na dobre wyjdzie. Dziękuję. Dzięki, kochana. Dziękuję. No, tutaj w końcu jakieś wskazówki poszły pierwsze. Rzeczywiście fajnie jest zmieniać emocje, ale też wydaje mi się, że podczas różnych sesji nie za każdym razem warto jest zmieniać emocje. To znaczy, jeżeli 2 razy z rzędu będziecie robić sesję katalogową do kostiumów kąpielowych, to raczej nie będą wam kazali stanąć tak i zrobić coś takiego. Chociaż kurczę, kto to wie? Oczywiście teraz przerysowuję wszystkie pozy, wiadomo, ale raczej do sesji katalogowych kostiumów kąpielowych wymaga się, żeby mieć dobry humor, żeby po prostu tryskać energią, uśmiechać się i tak dalej. Wszystko zależy od tego, co jest wymagane na sesji, więc jeżeli fotograf powiedział, że tak jest super, tak jest pięknie, a na przykład zarzuci się Klaudii, że nie zmarszczyła brwi, to trochę nie do niej te pretensje, ale nie wiemy, jak wyglądała praca na planie w 100%, no bo mamy tylko urywki po prostu, które zostały zmontowane. Kolejnym uczestnikiem, którego zdjęcie teraz zobaczymy, jest Michał Gała. Już otwieram zdjęcie. Okropne jest to zdjęcie, to znaczy koń wyszedł spoko. Pozycja, poza którą on przybrał, jest beznadziejna, dlatego że nawet jak na jedną stronę się przechylamy, to on jakby tak przechylił się, ale do tyłu trochę, nie wiem, czy możecie to zobaczyć. Płaszczem całkowicie zakrył marynarkę, którą ma na sobie, zakrył... Gdybym ja oglądała sesję modową i chciałabym zobaczyć, jak wygląda jego outfit, to ja w ogóle nic tutaj nie widzę oprócz płaszcza. A też ten płaszcz jest tak zarzucony, że nie do końca widzę, jak on wygląda, więc nie widzę tutaj spodni, nie wiem, czy to jest wysoki stan, czy niski stan, nie wiem, co on ma za marynarkę nałożoną. Okropne jest to zdjęcie. Ani mi się na przybliżeniu nie podoba, ani na oddaleniu. Mam wrażenie, że na Instagramie często widziałam lepsze zdjęcia. No naprawdę, ludzie wrzucają na Instagrama lepsze zdjęcia. Znaczy nie mówię to pod kątem technicznym, tylko pod kątem samego pozowania i no właśnie, takiego pod kątem modelingowym. Ale tu muszę przyznać, że jak oglądałam ten odcinek, to Michał robił bardzo fajne pozy, naprawdę super pozy i mega go komplementowali podczas pozowania, więc ja nie jestem pewna, po co takie zdjęcie w ogóle zostało wybrane. Dobra, zobaczmy, co jury powie na temat tego zdjęcia. Dla mnie jesteś takim ujeżdżaczem Mustanga. O, brawo! Masz fenomenalne zdjęcie. Jesteś wspaniały. Ja naprawdę Ciebie widzę na światowych wybiegach. Jestem zakochana. Dziękuję. Michał. W zdjęciu. Takich emocji to Ty jeszcze nie wzbudzałeś. To zdjęcie ma historię, wiesz? I to wszystko właśnie, jak Ty wyglądasz tutaj. No sorry, ale nie. Jakie to... Znaczy, no może ma historię, ale to zdjęcie jest brzydkie, ani nie jest modowe, ani nie jest jakieś edytorialowe, ani nie jest... Znaczy modowe i edytorialowe to może być to samo w zasadzie. Ani to nie jest katalog, ani edytorial. Jak ta peleryna zagrała, jak ten garnitur, fajna stylizacja. Jaki garnitur? Sorry Dawid, ale jaki garnitur? Ja tu w ogóle nie widzę garnitura, bo jest zakryty. No sorry, to on mógłby sobie zarzucić ten płaszcz na jedno ramię, ale wtedy trzeba stanąć tak, żeby pokazać chociaż trochę drugą część tego outfitu. No to tutaj się absolutnie nie zgadzamy ze sobą, drodzy jurorzy. Kolejne zdjęcie należy do Olgi. Olga wyszła pięknie, jak zawsze. Kolory na tym zdjęciu są obłędne, ale ogólnie to zdjęcie mogłoby być moim zdaniem lepsze. Szkoda, że tak piękny kadr kolorystycznie trochę, no nie został wykorzystany moim zdaniem potencjał tego kadru, tego miejsca i tego zdjęcia, ale zobaczymy, bo może się całkowicie mylę. Pięknie wychodzisz na zdjęciach, tylko mi troszeczkę zabrakło uśmiechu i takiej otwartości. To bardzo często słyszę w tym programie, więc tak? Już. W każdym bądź razie Olga naprawdę dać świetną radę. Twoje oczy opowiadają jakąś historię i to kocha kamerę, prawdziwą bohaterkę. Wyglądasz jak bogini naprawdę. Do whatever you're doing, girl. To cieszę się, że Olga dostała komplementy, tutaj trochę się nie zgadzamy, moim zdaniem, no właśnie, takie trochę przypadkowe to zdjęcie, ale ja tam życzę wszystkim uczestnikom jak najwięcej dobrego. Jedyne co, no to właśnie jakbym z takich bardzo konstruktywnych rad mogła coś doradzić, to to, że jak już tak podnosicie to ramię do góry, to uważajcie, bo po prostu wygląda to tak, jakby się szyi nie miało z jednej strony, widzicie? Coś takiego, więc dobrze jest wtedy po prostu wypchnąć to ramię do przodu bardziej, żeby tutaj jeszcze kolejna linia się zrobiła. Zawsze ciekawiej to wygląda. Dobra, teraz kolejna osoba to Magda i Magdy zdjęcie. Wow, co tutaj się podziało? Ani to takie portretowe zdjęcie, ani to zdjęcie w oddali nie do końca mi się podoba. Znaczy tak, zdjęcie portretowe mi się w ogóle nie podoba. Zdjęcie takie w oddali jest w miarę okej, bo jest bardzo ciekawa stylizacja i bardzo ładne jest to zdjęcie. Ale ja w ogóle się zastanawiam, czy to jest do końca wina Magdy, dlatego że zobaczcie, na tym zdjęciu Magda ma cień na oczach, więc automatycznie jej twarz trochę się robi taka zakryta. Szkoda, że nie doświecili jej blendą, no ona ma daszek, więc przypuszczam, że po prostu było południe i że światło było z góry, akurat słońce padało. Dlatego ja oczywiście nie jestem profesjonalnym fotografem, ale przypuszczam, że oni, mając tak dużo uczestników, no to nie mogli zrobić tego w ten sposób, że każdy miał zdjęcia rano albo wieczorem, bo wtedy jest najlepszy moment na robienie zdjęć. Albo rano, albo wieczorem, najlepsze jest światło. No i niestety biedna Magda robiła zdjęcia wtedy, kiedy świeciło słońce z góry i padł jej cień na oczy. No nie wygląda najlepiej na tym zdjęciu. Nie podoba mi się jako całościowe, jest spoko, ale nie podoba mi się to zdjęcie. Nie wygląda za bardzo tutaj jak modelka. Zobaczmy, co powie jury. Oni ją krytykowali biedną podczas sesji, więc przypuszczam, że niestety będzie zagrożona w tym odcinku. Zobaczymy. I teraz Magda. Mi się wydaje, że ty nie do końca byłaś świadoma stroju i lamy. Starałaś się być za seksowna. Dla mnie to było już too much. Okay. Jak dla mnie na tym zdjęciu to lama jest bardziej sexy. Może wiesz, tak miało być. Jesteś ciągle aktorką jednej roli, czyli roli Magdy. Albo skończysz jako bardzo komercyjna modelka, co też nie jest najgorsze, albo nauczysz się bawić modą i zmieniać tę osobowość, przynajmniej przed aparatem. Ja wam powiem, że w ogóle jeżeli chcecie pracować w modelingu, to bycie modelką komercyjną to jest akurat bardzo dobra sprawa, dlatego że zarabiacie kupę kasy. A teraz jeżeli chodzi o modelki high fashion, to z całej liczby modelek high fashion to może z 3% będą zarabiały bardzo duże pieniądze i tam już w rynku takim high fashion trzeba zostać top modelką, żeby zarabiać pieniądze. Dlatego, że prace high fashion to są zazwyczaj edytoriale, pokazy mody, które są najsłabiej płatne. No, edytoriale to w magazynach są zdjęcia i na większości rynków nie dostajemy w ogóle wynagrodzenia za tego typu pracę. Najwięcej pieniędzy zarabia się na reklamach, znaczy w ogóle najwięcej to na kampaniach reklamowych. Kampania reklamowa to są printy, czyli duże billboardy, jakieś tam wydruki w sklepach. Do tego reklama telewizyjna i do tego często jakieś katalogi, więc to jest tak jakby całe, wszystko razem złączone. Ale jeżeli chodzi o jedną konkretną pracę, w której zarabia się najwięcej, to są reklamy telewizyjne i tam zazwyczaj są poszukiwane modelki albo modele komercyjni. Kolejną, najlepiej płatną pracą są katalogi i tam też są potrzebni modele komercyjni. Także zostanie modelką komercyjną to jest akurat moim zdaniem coś bardzo dobrego, jeżeli chcecie zarabiać pieniądze. Bo to tak, pieniądze, modelki komercyjne zarabiają pieniądze, a modelki fashion to taki powiedzmy prestiż. No chyba, że jesteście top modelką, to wtedy w high fashion zarobicie grubą kasę, ale bardzo jest się ciężko przebić, to jest jak 1 na milion. Dobra, kolejną osobą jest Sandra i teraz zobaczmy na zdjęcie Sandry. Ona pozowała z kogutem. Zdjęcie portretowe jest bardzo ładne. Zdjęcie sylwetki też jest ładne, ale nawet zobaczcie, ja nawet nie widzę, czy ona ma spodnie, czy ona ma spódnicę i takie mam wrażenie, że nie do końca, że trochę tak złapała tego koguta, jakby on chciał jej uciec. Ogólnie ładne jest to zdjęcie, ale brakuje mi takiej konkretnej pozy, wiecie, że na przykład trzyma tego koguta i tu może być nawet stabilna i, o Jezu, ja teraz robię pozę, wy tego nie widzicie, bo myślę sobie o tym, że mogłaby na przykład rozstawić szerzej nogi, stanąć tak bardzo mocno, złapać tego koguta i zrobić jakąś minę, albo nawet jak robi taką minę jak tutaj, to po prostu gdyby ta jej sylwetka była taka mocniejsza, żeby było widać, że ona wie co robi, że wie jaką pozę tutaj przybrać, rozumiecie chyba o co mi chodzi, że takie to jest trochę, a szłam sobie z kogutem i ktoś mi zrobił zdjęcie. Piękne zdjęcie! Przepraszam. Sandra, masz przepiękną twarz. Dla mnie to zdjęcie jest tak spokojne. Ty jesteś pokazana w takim świetle niewinnym i no, brawa dla ciebie. Na tym zdjęciu zobaczyłem pierwszy raz Sandrę, która mnie interesuje. Nagle zobaczyłem jakiś charakter. Naprawdę brawo. Wyraz twarzy jest super. Jedyne co, jeżeli Magda mnie oglądasz, bo wiem, że kilka osób z Top Model mnie ogląda. Dziękuję wam bardzo za miłe komentarze, naprawdę aż mi się niesamowicie miło zrobiło, jak zobaczyłam, że oglądacie te moje odcinki. Także Magda, jeżeli... Sandra, jeżeli oglądasz ten odcinek, to jedyne co mogłabym ci doradzić, to to, żebyś po prostu zrobiła taką mocniejszą pozę, jeżeli chodzi o ciało. Kolejne zdjęcie to zdjęcie Staszka i Staszek wygląda jakby pozował do okładki Harlekina. I jakby miał zaraz porwać swoją ukochaną, wrzucić ją na osła i odjechać w siną dal. Ale to nie jest jego wina, po prostu hardkorowo mu sfotoshopowali twarz. Co tutaj się podziało? On wygląda jak jakaś lalka Barbie, masakra. Ogólnie zdjęcie jest super, fajnie widać outfit, Stasiu też idzie, jakby wiedział dokąd idzie. Moim zdaniem fajne zdjęcie, jeżeli chodzi o jego pozowanie, jeżeli chodzi o wyraz jego twarzy, ale kurczę, jest tak sfotoshopowane, że ja nie za bardzo wiem, co tutaj się stało z tą twarzą. Trochę wygląda jakby był bez charakteru przez to, ale ja nie winię jego. Nie wiem, ładne to zdjęcie, ale takie... Wygląda jakby ktoś to namalował. Ciężko jest mi naprawdę to zdjęcie w jakikolwiek sposób ocenić, dlatego że... O, to nie wygląda jak zdjęcie nawet, to trochę wygląda jak jakaś ilustracja do książki. Zobaczmy, ciekawa jestem co jurorzy myślą na ten temat. To jest super zdjęcie, Staszek, zobacz jak ty przyciągasz, wiesz, kto na to zdjęcie nie spojrzy, to chciałby być tobą i to jest magia też tego zdjęcia. Mi tu przypominasz chłopaków z pokazów Dolce Gabbana Alta Moda. Zawsze odbywają się gdzieś w plenerach lub na wsi. Myślę, że gdybyś się pojawił na takim pokazie, to wyglądałbyś tak samo dobrze jak ci supermodele, także gratulacje. Okej, zdjęcie się podoba, nikt nie zwrócił uwagi na to, że jest taki mega hardkorowy Photoshop, no trudno. Ja zdecydowanie bardziej wolę takie bardziej naturalne zdjęcia. Nie jestem całkowicie za tym, żeby zakazać używania Photoshopa, dlatego że czasami jest tak, że jakiś włos pojawi się, wiecie, wyląduje na twarzy, trzeba go wyretuszować, albo jesteśmy wszyscy ludźmi, czasami nam wyskoczył jakieś pryszcze czy coś takiego, wiecie, jedno kliknięcie można się tego pozbyć, bo to tak jest, że możemy przez rok nie mieć żadnego pryszcza na twarzy i akurat dzień przed sesją, bach. A jeszcze jak pracuje się jako modelka, no to niestety my co miesiąc mamy czasami jakieś problemy skórne w związku z zawirowaniami hormonalnymi, także różnie bywa. Ja bym w 100% nie zakazywała Photoshopa, ale trochę bym ograniczyła korzystanie z tego programu niektórym osobom. Dobra, teraz mamy zdjęcie Rafała. Rafał, pan na Włościach. Ale w ogóle wiecie co, bo zaczęłam się zastanawiać, co sądzę na temat tego zdjęcia i zobaczyłam tego koziołka małego, jaki on jest po prostu słodki, mega słodki. Fajną bardzo Rafał zrobił pozę, jeżeli chodzi o sylwetkę, mega spoko. Ja w ogóle na przykład jestem dość słaba w takich pozach siedzących. Jak każą mi usiąść na podłodze, to jestem dosyć słaba w takich pozach, dlatego że jestem dość mało rozciągnięta. I mam problemy z tym, żeby na przykład zgiąć nogi i mieć plecy wyprostowane, niestety, wstyd się przyznać. Także zdjęcie z sylwetki super. Zdjęcie takie na przybliżeniu też mi się podoba. Fajnie, przyciąga uwagę, na pewno przyciąga uwagę. Jakbym przechodziła, gdyby zdjęcie Rafała było na jakimś princie, to znaczy gdyby było na witrynie sklepu, to na pewno bym się zatrzymała, żeby popatrzeć i żeby zobaczyć, co to za sklep, o co chodzi ze zdjęciem. No, przyciąga uwagę. Rafał, no ja niezbyt lubię to zdjęcie. Ani to nie jest radość, ani to nie jest jakaś nostalgia. No po prostu skrada ci ten show koziołek. Przechodziłeś taką w jedną ekstremę w drugą, czyli byłeś albo totalnie groźny, albo totalnie się, wiesz, jak się uśmiechałeś, to się bałeś śmiechać. Jedno i drugie było przesadzone. A podczas sesji, jak Rafał się śmiał, to mówili mu, że jest super i że idealne emocje, nie wiem czy pamiętacie. Także mogli mu na przykład wtedy dać wskazówki i powiedzieć, że coś im się do końca nie podoba. Mi się akurat to zdjęcie podoba, ja bym przystanęła, żeby popatrzeć. Marcina zdjęcie, podoba mi się bardzo, wygląda super, bardzo, bardzo mi się podoba, super zdjęcie. Jedyne co, to Marcin wygląda na bardzo niskiego na tym zdjęciu i nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Nie wiem, czy to jest kwestia stroju, że ma takie niższe spodnie z niższym stanem, nie jestem pewna. Gdyby Marcin na tym zdjęciu wyglądał na trochę wyższego, to moim zdaniem rewelacja i mam nadzieję, że go nie zjadą, bo do tej pory Marcin jest jedną z nielicznych osób, która na każdej sesji po prostu daje z siebie wszystko i wychodzi rewelacyjnie i nie wiem, dlaczego się w tym odcinku do niego przyczepili, że on się zachowuje jak pięciolatek, gdzie w ogóle przyszedł skupiony na zdjęcia. Absurd jakiś, jeszcze Michał Piróg przytaknął, że no tak, wygląda jak z Boys Bandu. No, dla mnie troszeczkę podczas tej sesji było za dużo chaosu w tobie. Ja się bałam o twój kolejny ruch. Ty ciągle próbujesz. Brak w tym takiego celowego działania. Wielu uczestników z naszego programu jest już dużo przed tobą. Nie, no to jest po prostu dla mnie taki absurd. Po prostu chłopak takie świetne zdjęcia miał podczas poprzednich sesji. I podczas poprzednich sesji cały czas mu mówili, że super, że próbuje coś nowego zrobić. Nie, no to jest po prostu absurd. Mam wrażenie, że chcą Marcina wywalić i mnie to wcale nie dziwi. Ja tak przypuszczałam już w poprzednim odcinku, podczas poprzedniej sesji zdjęciowej, więc 2 odcinki temu, że jego wywalą niedługo, dlatego że on nie miesza się w żadne dramy, nie obgaduje innych uczestników, no a bynajmniej się tego tutaj nie pokazuje. Także boję się, że będzie zagrożony, pomimo tego, że ma fajne zdjęcie i pomimo tego, że podchodzi profesjonalnie do zadań i daje z siebie wszystko. To jest w ogóle taka bzdura. No tutaj Klaudia Chojnacka, przepiękne zdjęcie. Te buty są brzydkie, strasznie mi się nie podobają, ale to ja nie jestem stylistką, więc ja się tutaj nie znam. Spójrzcie, jak pięknie Klaudia ułożyła dłoń. Po prostu majstersztyk, super. Masz dużą taką świadomość swojego ciała, otoczenia. Nie trzeba ci było dawać dużo wskazówek, to na każdym zdjęciu wyglądałaś bardzo dobrze. No, czyli jury się zgadza ze mną, że wygląda przepięknie, ale to żadne zaskoczenie. Każde zdjęcie z udziałem Klaudii Chojnackiej to jest mistrzostwo świata. Teraz czas na zdjęcie Kingi i tutaj nie będę się długo na ten temat rozwodzić. Zdjęcie jest super, zarówno jeżeli chodzi o zdjęcie sylwetki, jak i o zdjęcie portretowe. Ciekawa jestem, czy jurorzy zgadzają się z moją opinią. Cudowna, masz wielki potencjał, każde zdjęcie wychodziło fantastyczne. To zdjęcie jest super, obraz. Czyli zgadzamy się tutaj, Kinga, rewelacyjna robota. O wow, słuchajcie, co tutaj się wydarzyło, to się nie spodziewałam. Nikola poszła do łazienki i chyba jak wracała z łazienki, to weszła do jakiegoś pokoju, zasłabła. No i musiała zostać wezwana karetka. Wiem, że to jest tylko program telewizyjny, ale aż po prostu dreszcze mnie przeszły. Biedna dziewczyna. Nikola ma podjąć jakąś decyzję, więc zanim podejmie decyzję, to zobaczmy, jak wyszła na zdjęciu. Mam nadzieję, że wyszła dobrze, bo poprzednie sesje wychodziły bardzo źle. Z przebitek, które widzieliśmy w programie, nie radziła sobie najlepiej z pozowaniem, ale zobaczmy. O Jezu, przepiękne to zdjęcie. Nareszcie, nareszcie widać po prostu, jak ona jest piękną dziewczyną i widać tutaj też, że jest fotogeniczna. I podoba mi się zdjęcie sylwetki i zdjęcie portretowe. Na zdjęciu portretowym fajny strasznie kontakt złapała z tym kozłem. Rewelacja. Na zdjęciu sylwetki bardzo ładnie siedzi, ładnie ułożyła stopę, przepięknie to wygląda. Teraz zobaczmy, jaką ona decyzję musiała podjąć. Nie mogę dalej kontynuować tutaj tej przygody. Jakby nie pozwala mi na to mój stan zdrowia. I chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za tą ogromną szansę, naprawdę. Ojej, niby to jest tylko zwykły program telewizyjny, ale aż się wzruszyłam, jak Nikola się popłakała i się zaczęła ze wszystkimi żegnać. O, szkoda dziewczyny, naprawdę. Mam nadzieję, że doszła do siebie. Być może stres był za duży, nie wiemy tak naprawdę, co tam się stało. Ale wiecie co, straszna szkoda, że jurorzy nie skomentowali zdjęcia Nikoli, bo zasłużyła sobie na to, żeby ktoś jej po prostu powiedział, że wyszła rewelacyjnie, że ma potencjał, i to, że po prostu poprzednie sesje jej nie wychodziły, to może wynika z tego, że nie miała doświadczenia, albo że sesje były zbyt trudne, cokolwiek by to nie było, albo stres związany z programem. Szkoda tylko, że jej tego nie powiedzieli, naprawdę. Joanna właśnie tutaj powiedziała, że pomimo tego, że Nikola odeszła z programu, to i tak dzisiaj jeszcze ktoś odpadnie, więc zobaczmy, kto ma najlepsze zdjęcie. Dawid. Nie zgadzam się z tym werdyktem. W ogóle mam wrażenie, że Dawid jest faworyzowany od kilku odcinków i że dostaje bardzo wysokie oceny ze zdjęcia, które są spoko, ale nie są, nie urywają po prostu. Nie wiem za bardzo, o co tutaj chodzi. Kolejne miejsce, Sandra. Też nie rozumiem za bardzo, jakby to zdjęcie jest przepiękne, jeżeli chodzi o jej twarz, ale sylwetkowo... Michał, a zdjęcie jest po prostu najgorsze z tej całej sesji. Ja w ogóle nie wiem, co oni tutaj jakby widzieli. W sensie, okej, rozumiem, że Ani Jagodzińskiej podobał się on jako model czy jako facet, nie wiem, nie mam pojęcia, ale to zdjęcie jest po prostu okropne. To znaczy tam ani nie widać mody, ani nie widać za bardzo, no nie wiem, może jakąś historię widać, ale taki przygarbiony jest, odchylony do tyłu, nie wiem, o co chodzi. Następne najlepsze zdjęcie to zdjęcie Ani. Ani zdjęcie rewelacyjne, więc super, bardzo się cieszę. Staszek, czyli okładka do Harlekina. Oczywiście, Stasiu, to nic przeciwko tobie. Kingi zdjęcia bym oceniła o wiele, wiele wyżej. O, Klaudię Chojnacką to też już w ogóle bym wyżej oceniła. Nie wiem, dlaczego dostała tak dużo komplementów, a tyle osób przed nią dostawało lepsze zdjęcia. Ale wiecie co, wydaje mi się, że w tym odcinku pożegnamy się z Magdą. To znaczy, wydaje mi się, że zagrożonymi osobami będą Magda... O, czekajcie, to będzie tak, Rafała już jadą od kilku odcinków. Rafał, Magda i Marcin. Ciekawa jestem, boję się, że... nie chciałabym, żeby ktokolwiek z tych osób... wszystkie te osoby zasługują na zostanie. Nie chcę, żeby Rafał odpadał, nie chcę, żeby Marcin odpadał, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś z tych trzech osób ma odpaść, to powinna to chyba być Magda, tak mi się wydaje. Marcin, Rafał i Magda. Czyli dobrze mówiłam, czyli te trzy osoby są najsłabsze w tym odcinku. Dobra, nie będziemy tutaj chyba oglądać za dużo tutaj wypowiedzi Joanny Krupy, bo dostanę copyright strike'a, bo zazwyczaj właśnie te oceny finałowe, jak zostawiam i za dużo daję przebitek tego, co mówią jurorzy na panelu, to wtedy dostaję niestety zgłoszenie naruszenia praw autorskich. Dobra, czyli Rafał przeszedł dalej, Marcin przeszedł dalej i Magda żegna się z tym programem. Wydaje mi się, że tej trójki, która została jako ostatnia, to rzeczywiście jest najbardziej uczciwa decyzja. Gdyby Marcin odpadł, to ten program naprawdę nie ma już kompletnie sensu. Dlaczego on jest zagrożony, to ja nie wiem. Okej, stylizacja stylizacją, włosy mi się tutaj też nie podobają, ale to nie jest jego zasługa, jak został wystylizowany w poprzednich sesjach zdjęciowych. Podczas poprzednich sesji zdjęciowych radził sobie po prostu rewelacyjnie, świetnie wychodził na zdjęciach, był opanowany podczas tej sesji zdjęciowej, chociaż fotografka mówiła, że wcale nie był. Ja odesłałabym Michała Gałę z tego odcinka, po tym odcinku, bo ewidentnie sobie nie poradził, nie pokazał stroju, już nie będę się powtarzać cały czas. Dajcie znać, kto waszym zdaniem powinien odpaść z tego odcinka, bo tu chyba nie ma sensu już więcej roztrząsać. I widzimy się za tydzień w niedzielę w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało ten odcinek. Jeżeli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, bo dzięki temu więcej osób zobaczy te moje materiały, a ja będę mogła dla was nagrywać jak najczęściej. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye!